Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam na lekcję o temacie granice jednostronne funkcji w punkcie. Zapraszam. Granice jednostronne, to znaczy granica prawostronna bądź granica lewostronna. Ja postaram się wytłumaczyć ten problem na takim podstawowym, może trywialnym, ale jednak od czegoś trzeba zacząć, przykładzie, prawda? Mamy tutaj na rysunku przedstawionym, w układzie współrzędnym narysowałam wykres funkcji y równa się 1 nad x. To jest moja funkcja f od x. I ja chcę zastanowić się nad tym, czy istnieje granica tej funkcji przy x zmierzającym do 0. Otóż, tak się składa, że taka granica nie istnieje. I teraz dlaczego nie istnieje? Bo popatrzmy, tu jest nasze standardowe oczywiście 0. I teraz, jeżeli mój wykres będzie przy zerze z prawej strony, to popatrzmy, do czego ucieka nasz wykres. Ucieka tutaj wartości do plus nieskończoności. Natomiast, jeżeli my będziemy chcieli policzyć granicę z lewej strony, czyli tutaj mamy tak jakby z tej strony mamy 0 z plusem, a z tej strony mamy 0 z minusem. To jest granica prawostronna, to będzie granica lewostronna. I teraz, jak z lewej strony, to patrzymy, do czego ucieka nam wartość. Do minus nieskończoności. I tak się właśnie składa, że w tym wypadku limes przy x zmierzającym do 0 z plusem, mam tu na myśli granicę z prawej strony naszej funkcji, niech będzie to 1 nad x już sprecyzowane dokładnie, z prawej strony, popatrzmy, wartości uciekają do plus nieskończoności. Natomiast dla tej samej funkcji, granica, ale z lewej strony, popatrzmy, do czego uciekają wartości, do minus nieskończoności. Czyli, co to oznacza? Że granica z prawej strony to jest plus nieskończoność, granica z lewej strony to jest minus nieskończoność. Ale absolutnie taka granica, gdzie x zmierza do zera, ale nie wiemy, czy z prawej, czy z lewej, nie istnieje. Jeżeli sprecyzuję, że mam na myśli prawostronną granicę, to zapisuję z plusikiem tą liczbę. Natomiast jeżeli mam lewostronną, to z minusikiem. I ten zapis, żeby Ciebie nie zdziwił, to nie jest nic bardzo trudnego. To oznacza, z której strony zera masz startować. Popatrzmy, ja to jeszcze przedstawię tak na osi liczbowej. Na osi liczbowej mamy tutaj 0. I co to znaczy 0 z plusem? To znaczy, że coś więcej niż 0, to znaczy ciut więcej niż 0. Ja to zapisuję 0 z plusem. A co to znaczy, że mamy mieć 0 z minusem? To znaczy, że ciut mniej niż 0. Oczywiście zarówno z prawej, jak i z lewej strony zmierzamy do zera, ale 0 z plusem to znaczy ciut więcej niż 0, natomiast 0 z minusem to ciut mniej niż 0. I tu ma przy tym zerze, to jest bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że 0 z plusem to jest liczba dodatnia. A 0 z minusem to jest liczba ujemna. I tu ma wielkie znaczenie, czy to będzie w granicy, tak jak tutaj, plus nieskończoność, czy minus nieskończoność. Myślę, że taki przykład, być może oczywisty, być może łatwy, ale powinien Ci usmysłowić to, że czasem ta granica w punkcie po prostu nie istnieje, ale to nie znaczy, że nie istnieje z prawej strony tego punktu, czy też z lewej strony tego punktu. Myślę, że taki wstęp w zupełności nam wystarczy do czego? Żeby zająć się konkretnymi przykładami granicy funkcji w punkcie, ale z jednej strony. Albo będziemy liczyć granicę z prawej strony, albo z lewej. Zapraszam. Na początek do policzenia granica przy x zmierzającym do piątki z plusem napisałam tutaj, co to oznacza, z prawej strony, czyli to znaczy ciut więcej niż 5 i z takiej funkcji x minus 4 podzielone przez x minus 5. Na podstawie wcześniejszej lekcji wiemy, że jak mamy x zmierzające do jakiejś liczby, to próbujemy to podstawić. Tylko, uwaga, tutaj będziemy sobie podstawiać nad znakiem równa się, tak jak robiliśmy to też wcześniej, w kwadratowych nawiasach podstawiamy. No i podstawiamy oczywiście piątkę. Na początek piątkę z plusem, to znaczy coś więcej niż 5. Czyli tak, w liczniku 5 minus 4 to jest 1. Oczywiście ciut więcej niż 1, ale ja będę zapisywała 1, bo 1 problemowe nie jest. Bo czy z prawej strony jedynki, czy z lewej, to i tak jest liczba dodatnia. Natomiast teraz w mianowniku, jak podstawię 5, to będę miała 5 minus 5, 0. Tylko
Problem jest taki, czy to jest po prostu 0, czy to jest 0 z plusem, czy to jest 0 z minusem. Otóż, jeżeli ja postawiam ciut więcej niż 5, to mam ciut więcej niż 5 minus 5, czyli to jest ciut więcej niż 0, czyli zapisujemy 0 z plusem. I teraz popatrz, to nie jest symbol nieoznaczony, bo wszystkim się wydaje, jak 0, no to symbol nieoznaczony. Nie, 0 nad 0 to byłby symbol nieoznaczony, a 1 nad 0 z plusem, to teraz zastanówmy się, co w wyniku nam powstanie. Wyobraźmy sobie, mamy 1 podzielić przez bardzo małą liczbę, ale dodatnią. Jak ja to pomnożę przez odwrotność, to wychodzi mi bardzo olbrzymia liczba dodatnia. Czyli ta granica to jest plus nieskończoność. Jak masz z tym problem, to możesz sobie spróbować taki prosty przykład zrobić. 1 podzielone przez bardzo mała liczba. No wyobraźmy sobie, 1 nad 10 tysięcy, czyli 1/10. Mała liczba, wiadomo, że to nie jest aż tak mała, bo 0 z plusem to jest jeszcze mniejsze, to jest ciut więcej niż 0. Tylko się nie da tak powiedzieć konkretnie ile, no bo my nie jesteśmy w stanie ani opanować nieskończoności, ani opanować tej liczby, która bardzo bliziuteńko jest zera, prawda? Ale robimy sobie przykład, wyobrażamy sobie taki przykład. I teraz jak ja to pomnożę przez odwrotność, czyli odwrócę tutaj, to będę miała 10 tysięcy nad 1. Jak ja to pomnożę, wychodzi mi to 10 tysięcy. Czyli wychodzi mi to bardzo duża liczba. Oczywiście, że my mamy na myśli, że to nie jest 10 tysięcy. To był tylko taki przykład. To w rzeczywistości jest nieskończoność. Więc jak ja to pomnożę przez odwrotność, no to wychodzi mi nieskończoność na plusie. I ma tu wielkie znaczenie, czy jest plus nieskończoność, czy minus nieskończoność. No bo to jest zupełnie inna granica. Zupełnie inny wynik. Kolejny przykład to granica przy x zmierzającym do czwórki z minusikiem. To oznacza z lewej strony, to znaczy coś bardzo bliskie czwórki, ale jednak ciut mniej niż 4. No i mamy z takiej funkcji 2x kwadrat dodać 1 podzielone przez x kwadrat minus 16. Otóż pierwsze, co ja bym intuicyjnie zrobiła, no to spróbowała podstawić. Tak się składa, że jak tutaj podstawimy sobie, to wyjdzie 0 oczywiście w mianowniku. Ale tak popatrzmy na to, dobrze by było sobie mianownik rozbić, więc ja to jeszcze raz przepiszę. Jeżeli zauważysz, nie musisz tego robić, ale jeżeli zauważysz, że na przykład jest jakiś wzór skróconego mnożenia, czy, jakaś funkcja kwadratowa, gdzie postacią iloczynową z delty można by było zrobić, warto zrobić. Ja tutaj rozbiję, szczególnie tą część rozbić, która po prostu, jak się podstawi tą, w tym wypadku czwóreczkę, da 0, prawda? Szczególnie to rozbijamy. No i teraz popatrzmy, będzie nam łatwiej. Ja przedłużę tutaj ten znak równa się i spróbuję nad tym znakiem równa się podstawić. Czyli czwóreczkę podstawiam do góry, będę miała 4 do kwadratu, czyli 16, razy 2 to jest 32, dodać 1, no to mamy 33. No to u góry nie ma problemu, jest jakaś konkretna liczba. Natomiast na dole mamy tak, mam podstawić czwóreczkę zarówno tu, jak i tu, tylko pamiętamy, ciut mniej niż 4. Czyli 4 minus 4 to jest 0, oczywiście, że 0, ale jeżeli ja podstawiam ciut mniej niż 4, bo do tego mi x dąży, do tego, żeby było ciut mniej niż 4, to będę miała w tym nawiasie ciut mniej niż 0, czyli mówimy 0 z minusem. I to 0 z minusem, tu widzimy, że jest mnożenie, pomnożymy przez, no jak tu podstawię ciut mniej niż 4, to i tak mam 4 plus 4, 8. Czy to będzie ciut mniej niż 8? Czy gdyby było ciut więcej niż 8, to i tak nie ma znaczenia, bo to jest liczba dodatnia, a nas tu interesują po prostu tylko i wyłącznie znaki w tej sytuacji. No to popatrzmy teraz tak. Tu mamy liczbę podzieloną przez, zastanówmy się, jaki na dole jest znak w mianowniku. Oczywiście w tym mianowniku, bo w liczniku jest oczywiście na plusie, w mianowniku ósemka jest dodatnia, razy 0 na minusie to jest 0 ujemne. To jest bardzo bliskie 0, ale z lewej strony, czyli na minusie. Czyli w mianowniku będziemy mieć liczbę ujemną, w liczniku dodatnią, czyli dodatnia podzielona przez ujemna daje ujemną, czyli na pewno będzie minus, bo mamy tylko jednego tutaj minusika, jak widzimy, czyli de facto da nam to minus. I teraz zastanówmy się, 33 podzielone przez
Bardzo mała liczba, jak pomnożymy przez odwrotność, wychodzi olbrzymia. Taka liczba, której nie jesteśmy w stanie ogarnąć. I w tym wypadku minusa już ustaliliśmy, wychodzi minus nieskończoność. Bardzo często się właśnie tak zdarza, że jeżeli właśnie nauczyciel akademicki da Ci x zmierza do jakiejś liczby z prawej bądź z lewej strony, to wynikiem końcowym będzie albo plus nieskończoność, albo minus nieskończoność. To wszystko zależy od tego, z której strony i czy mamy, ile mamy tych minusów, czy, bo pamiętamy, że minus minusem daje nam plus, że minus razy plus daje nam minus, że trzy minusy dają minus. Tu mogą być różne sytuacje, różne nam wyniki wychodzić, jeżeli chodzi o znaki, prawda? Dodatnie, ujemne i my musimy na końcu oszacować, czy jest ta nieskończoność na minusie, czy jest ta nieskończoność na plusie. Jeżeli te dwa przykłady to jest dla Ciebie stanowczo za mało, żeby zrozumieć granice jednostronne funkcji w punkcie, to zapraszam Cię do zakupu oczywiście mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl, a ja zapraszam już na kolejne spotkanie ze mną.